wszystkim. Po prostu podałem go mieć teraz na pierwszym sektorze boiska. Próba gry 1 na 1, Burkart, świetne podanie, Burkart sam na sam, Szymański, tu zdąży, tak, 1-0, niestety, dla mieci. Fatalny znowu błąd, na lewej stronie boiska, na prawej właściwie stronie boiska, nie upilnował środowisk, nie upilnował środków rewolucji, w 30 minucie mieć, prowadzi 1-0, a bramkę strzelił Szymański. Dowolnie to się skończyło bez efektu bramkowego, no bitry. Znowu próbuje w środku pola, ale traci tę piłkę i znowu mieć jakby na fali tej bramki. Burka, świetne znowu podanie. I są? I samobójczy gol Mateusza Kamińskiego. Można by powiedzieć, fantastyczne podanie Burkharda, ale to co zrobił Mateusz Kamiński, no niestety. Samobójczy gol w 2 minuty i Kielce przegrywa 2-0. Znowu pośrednią piłkę. Tak jest, długa piłka, przejmuje Duda, robi to zmęczenie i przejmuje mieć. Świetnie, znowu tam Zadejski, znowu się pokazuje, naprawdę źle wchodzi w pole karne, centruje Kamiński i coś niesamowitego. Kamiński, druga bramka samobójcza w jednym meczu. No. Świetne podanie, znowu Zadejskiego, Kamiński dołożył nogę. Dobroliński jeszcze tam tłumaczy, przelomia wychodzi przy Kamiński. No ten mecz to jest koszmar Mateusza Kamińskiego. 3-0 w 47.